Adam Onyszczuk, Sparłańczyk. Nie udało się awansować do półfinału, chociaż mecz był wyrównany, no różnie mogło się to potoczyć. Przegrywacie z zespołem FC Lambada się, prawie jak podsumujesz spotkanie. No jestem zawiedziony, mimo że cel zrealizowaliśmy, chcieliśmy być z grupy, mówiłem, że będę zadowolony, jeżeli będzie ćwierćfinał. Uważam, że półfinał był w zasięgu, chcieliśmy zagrać w półfinale Miłki Krawskiej, żeśmy spróbować się, dawno nie graliśmy ze sobą. No szkoda, że bojaźliwie wyszliśmy w pierwszej połowie, bo chłopaki z Lambady już mieli kilka kolejek dzisiaj w nogach i uważam, że to mogła być nasza szansa. Gdybyśmy wyszli od początku, zaatakowali, tak, strzeliśmy nawet bramkę, ale to wiadomo, jedna bramka to jest mało. Później gdzieś tam przypadek 1-1, 2-1 i no, zrobiła się sytuacja nerwowa. Później ta sytuacja z lotem, fajnie to nam nawet wychodziło, no i zaraz po rozpoczęciu znowu taka bramka przypadkowa. Mieliśmy parę słów, no szkoda, naprawdę szkoda, bo chłopaki oddali, no walczyli do końca, to nie ma co ukrywać. No w sumie to nasz najlepszy występ w Hero Cup, więc powinienem być zadowolony, ale jest mimo wszystko taki pewien niedosyt. Jest niedosyt, bo wyrównane drużyny się spotkały. No tak, właśnie, no myślę, że to była drużyna naprawdę w naszym zasięgu. Uważam, że gdybyśmy jeszcze raz się spotkali i mimo wszystko wyszli właśnie od początku agresywnie, ja miałem wrażenie, że w pierwszej połowie właśnie drużyna Lambada no, troszeczkę zwalnia grę, bo już mieli to w nogach. A my strzeliśmy tą bramkę, to może nas uspokoiło i no, czasem tak bywa. Później wpadła jedna, druga nerwowość. No czasem tak jest właśnie w futsalu, że detale decydują. Szkoda, za rok się musimy poprawić. Jest tego wam życzę i gratuluję dobrej mimo wszystko postawy, bo jednak 32 drużyny przebrnęliście do tej najlepszej ósemki. No jest kroczek wyżej, myślę, więc za rok. Półfinał, co najmniej. Tak. No, mogłoby być. To życzę wam tego i dziękuję za udział. Ja również dziękuję. Dzięki.